mogli zapomnieć o śniegu, o mrozie, o bardzo niskich temperaturach, bo to, co będzie się działo w pogodzie w najbliższych dniach, będzie przypominać raczej wiosnę. Jutro będziemy w zasięgu układu wysokiego ciśnienia z nadmorza czarnego. Do Polski będzie też napływać ciepłe i suche powietrze. Ta noc bez opadów, więcej chmur na wschodzie. Tu nad ranem pojawią się mgły i zamglenia. I tylko lekki mróz z temperaturą minimalną od minus 1 do minus 2, minus 3 stopni. Na zachodzie noc bardzo pogodna z temperaturą od 0 do 3 stopni. Wiatr umiarkowany i słaby. Jutro w ciągu dnia cieszyć się będziemy pięknym słońcem, czystym niebem na zachodzie, na południu, chmur więcej na północnym wschodzie i nigdzie nie powinno padać. Proszę spojrzeć, jak wysoka temperatura. Na krańcach zachodnich do 10 do 11 stopni. Chłodniej na wschodzie, tu termometry wskażą od 1 do 4 stopni. Wiatr umiarkowany i słaby. Kolejne dni będą jeszcze cieplejsze. W poniedziałek temperatura od 3 do 10 stopni i dużo pogodnego nieba. We wtorek od 2 do 12-13 stopni na zachodzie i dużo bardzo dobrej pogody, wciąż bez opadów. W kolejnych dniach wyżowo, pogodnie, słonecznie, w środę od 4 do 14 stopni. W czwartek podobna sytuacja pogodowa, trochę więcej chmur na północnym wschodzie, a w piątek termometry wskażą od 7 do nawet 14 stopni w Polsce południowej i zachodniej. Wciąż będziemy w zasięgu układu wysokiego ciśnienia. Ciśnienie wysokie w tych dniach, 1017 hektopaskali. Lepszej prognozy pogody świadczą o tym, że taka sytuacja utrzyma się jeszcze przez dobrych kilka dni. Tymczasem dzisiaj opady śniegu będą się pojawiać niemalże w całym kraju. Nie powinno padać tylko w rejonie Zielonej Góry, Poznania i właśnie w Polsce zachodniej, północno-zachodniej w ciągu dnia pojawią się niewielkie przejaśnienia. Na pozostałym obszarze nie tylko bez przejaśnień, ale siarczysty mróz również w ciągu dnia, bo w centrum do minus 9, minus 10 stopni, na wschodzie od minus 8 do minus 12 stopni, w Zakopanem minus 10 stopni. Dodatkowo na południowym wschodzie zacznie się nasilać wiatr, który nie tylko będzie potęgował odczucie chłodu, ale będzie też powodował zawieje i zamiecie śnieżne. Ciśnienie 1007 hektopaskali, a nocą bardzo niska temperatura. W Zakopanem aż minus 21 stopni, w centrum minus 15 stopni, na wschodzie od minus 14 do minus 17 stopni. Bardzo zimna ta noc, na krańcach zachodnich od minus 12 do minus 7 stopni. Bez opadów tylko miejscami na zachodzie. Poza tym będzie padał śnieg. Lokalnie opady będą intensywne. Wiatr umiarkowany i słabe, ciśnienie 1014 hektopaskali. Jutro ponownie wiele będzie się działo w pogodzie, bo czekają nas nie tylko opady śniegu, choć one na przeważającym obszarze będą przelotne i słabe. W centrum nie powinno padać, podobnie w rejonie Poznania. Silniejsze opady jedynie będą nam towarzyszyć w Polsce wschodniej i południowo-wschodniej. Uwaga, silne porywy wiatru. Na wschodzie porywy wiatru do 50, a nawet do 70 km na godzinę. I ponownie wiatr będzie potęgował odczucie chłodu, także aura bardzo nieprzyjemna na wschodzie kraju. Będzie naprawdę zimno. Dodatkowo mogą pojawić się zawieje, zamiecie śnieżne. 1015 hektopaskali na barometrach. Sprawdzamy, co w kolejnych dniach. Sobota z opadami śniegu prawie w całej Polsce. Bez opadów tylko na północnym zachodzie. I temperatura nieco wyższa w ciągu dnia, bo na zachodzie w centrum minus 1, minus 2, 1 stopień. Na wschodzie tylko minus 4 stopnie. Zatem zrobi się nieco cieplej. Niedziela od 1 do minus 6 stopni. Opady śniegu w centrum i na wschodzie kraju. Kolejne dni to lżejsze, łagodniejsze oblicze zimy, bo w poniedziałek śnieg popruszy w centrum i na Podkarpaciu do minus 10 stopni, ale już wtorek zimniejszy do minus 12 stopni i środa podobnie minus 10, minus 12 stopni. Do zobaczenia. Się działo w pogodzie. Dzisiaj w drugiej części dnia frontowe chmury będą się wdzierać w głąb kraju, przykrywając niebo, przynosząc nam mieszane opady. W Białymstoku śnieg, podobnie w Bydgoszczy, Toruniu, Kołobrzegu, Łodzi, na krańcach południowych, ale miejscami na zachodzie możliwe opady deszczu ze śniegiem. Polska zachodnia cieplejsza, z temperaturą do 2 do 1 stopnia, natomiast w centrum, na wschodzie, południowym wschodzie utrzyma się mroźna aura z temperaturą do minus 2, minus 3 stopni. Wiatr umiarkowany i słaby, ciśnienie 1007 hektopaskali.
Nocą mieszane opady. W centrum i na wschodzie, południowym wschodzie opady śniegu, a na zachodzie deszcz ze śniegiem. Tu temperatura nawet do 2 do 3 stopni. A w centrum i na wschodzie termometry wskażą od minus 1 do minus 14 stopni. Proszę spojrzeć, jaka różnica temperatury nad polską nocą. Warunki na drogach będą zdecydowanie trudne. Wiatr umiarkowany i słabe ciśnienie 1001 hektopaskali. Jutro w ciągu dnia frontowe chmury przykryją już cały kraj. Niewielkich przejaśnień spodziewamy się tylko na północnym wschodzie. Bez opadów Suwałki, ale nad resztą kraju opady śniegu, deszczu ze śniegiem, bardzo śliskie drogi. Dodatkowo w Polsce południowo-wschodniej zacznie się nasilać wiatr. Tutaj odczucie chłodu, temperatura odczuwalna będzie o wiele niższa od tej na termometrach. Na termometrach zobaczymy na zachodzie nawet 3-4 stopnie. W centrum około zera, a na krańcach wschodnich od minus 1 do minus 5 stopni. W Zakopanem 2 stopnie, ciśnienie 1000 hektopaskali. Sprawdzamy, co przyniosą kolejne dni. Tak w czwartek dużo pogodnego nieba, opady śniegu tylko na południowym wschodzie. I duża różnica temperatury nad Polską, minus 9 stopni. Na Suwalszczyźnie, a na zachodzie 4 stopnie na plusie. W piątek termometry wskażą od minus 7 do 6 stopni, na zachodzie opady deszczu ze śniegiem i deszczu. W sobotę w centrum i na wschodzie opady deszczu ze śniegiem, na zachodzie pogodnie i dodatnia temperatura w całym kraju od 1 do 7 stopni. W niedzielę od 0 do nawet 10 stopni, wręcz wiosenna aura, dużo pogodnego nieba bez opadów, natomiast poniedziałek z temperaturą od 1 do 11-12 stopni w Polsce zachodniej. Bardzo ciepło i dużo słońca, będziemy w zasięgu układu wysokiego ciśnienia. Sprawdzamy jakość powietrza. W większej części kraju mamy średnią i złą jakość powietrza, czyli kolor pomarańczowy. Na północy, na krańcach południowo-zachodnich, w centrum oraz Zakopanej i Tarnów, tutaj dobra jakość powietrza. Do zobaczenia.